Witam Was bardzo serdecznie kolejny raz. Chciałem Wam w kilku słowach takich prostych wyjaśnić, na czym polega cała ewolucja zmian zwyrodnieniowych krążka międzykręgowego. Tak? Czyli to, co jest opisywane najczęściej w takich bogatych opisach radiologicznych w Waszych rezonansach, to pierwszy stopień takich zmian zwyrodnieniowych to jest dehydratacja krążka międzykręgowego i w badaniu obrazowym widzimy to jako ściemnienie się tego dysku, czyli tak zwany black disk w obrazowaniach T2, on z jasnego robi się ciemny, czyli to jest pierwszy stopień. Kolejny dochodzi do wypukliny, czyli jeżeli ten krążek jest już odwodniony, jego mechanika się zmienia i wówczas może właśnie dochodzić do wypukliny, czyli uwypuklenie się samego dysku bez przerwania tego pierścienia wokół, pierścienia włóknistego. Kolejno, czyli po wypuklinie może dojść do przepukliny. Wówczas dochodzi do rozerwania się częściowo tego pierścienia i jeszcze dalszego uwypuklenia. Tak? Czyli ta zawartość, czy jądro miażdżyste przesuwa się już poza obręb samego pierścienia włóknistego. Ostatni taki, no to jest sekwestracja, czyli z polskiego rozczłonkowanie. Mamy to do czynienia, kiedy sam fragment dysku wychodzi i on wychodzi na tyle, że traci ten fragment dysku, traci kontakt już z całym dyskiem, tak? Czyli widzimy, że on wędruje, na przykład w kierunku trzonu, w dół i widzimy to w rezonansie. To, co jest ważne, każdy z tych od wypukliny, przepukliny i sekwestry, kiedy mam do czynienia ze sekwestrem, każdy z tych może dawać dolegliwości korzeniowe przy ucisku korzenia. Przy dehydratacji, czyli odwodnieniu, również uważa się, że może to dawać bóle takie miejscowe, tak zwane bóle dyskogenne. Kolejna rzecz, takie ledwie kiedy jest odwodnienie, bo często mam pytania o to, czy my możemy jakoś nawodnić ten dysk. No niestety nie możemy go tak nawodnić. Ważne jest, żeby jak już mamy takie zmiany zwyrodnieniowe, wdrożyć rehabilitację jak najszybciej. Serdecznie Wam dziękuję.